Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 461 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i Mateuszu, trochę z opóźnieniem nagrywamy tym razem odcinek, ale zgodnie z zapowiedzią z audycji pokaże się on jeszcze w tym tygodniu. Nagrywamy w czwartek, może jeszcze w czwartek wersja audio się pojawi, wow. Zaraz po naszym nagraniu postaram się to szybko zmontować, a wersja wideo zapewne będzie miała swoją premierę już jutro w piątek. Tak więc pewnie słuchając to na YouTubie, to już nie jest przydatna informacja, bo już jak widzicie, to widzicie. Tak więc przechodzimy do pytania standardowego na początek, czyli w co ostatnio się tam zagrywasz? Diablo 2 najwięcej grałem. Mówiłem, staram się sobie przypomnieć, czy tydzień temu mówiłem o Diablo 2, ale chyba już była ta beta, nie? Czy nie? Chyba nie. Nie, no teraz była beta alfa i teraz nadchodzi w tym tygodniu beta. Jutro dosłownie. Taka otwarta. Piątek, tak, no. 20. Masz rację, bo zaczęło się 13 maja. Ta wczesny dostęp do otwartej bety. No i fajnie, bo teraz dali dwa akty całe. Nie pamiętam, ile było w alfie. W alfie grałem krótko. Więc no to robi wrażenie jednak, jak ta gra się dobrze zestarzała mimo wszystko. No bo tam nie poprawili sterowania. Nie poprawili jakichś takich rzeczy, na przykład dosyć dla mnie odrobinę archaicznych, jak zrobiłem, powiedziałem tak na Eurogamerze, że to się ludzie ze mnie śmiali, że nie umiem grać. Bo jest w Diablo 2 coś takiego jak attack rating, nie? Że jak masz mały attack rating, to czasem nie trafiasz po prostu, mimo że animacja jest, że niby trafiasz, nie? Ja nie za bardzo lubię takie rzeczy w grach, więc no ale mniejsza o to. Gram sobie druidem, robię builda, żeby się zamieniać w wilkołaka i naparzać z bliska, czyli w ogóle żadnych czarów, oprócz przywoływania tam wilków do pomocy. I nigdy nie grałem w taki sposób, więc sobie pomyślałem, że to jest dobra okazja i gra się bardzo przyjemnie w ogóle. Jeszcze mam takiego boosta, że jak uderzasz wrogów taką umiejętnością specjalną, to jesteś coraz szybszy i coraz jeszcze wysysasz wrogie życie z przeciwników, więc w pewnym momencie normalnie postać aż tak nienaturalnie szybko biega w całej mapie, zasuwa. Więc bardzo przyjemnie się gra druidem. Doszedłem do drugiego aktu, tak do połowy mniej więcej na razie. A to jest taka całkiem open? W sensie możesz przejść całą grę? Nie, są dwa akty tylko. Okay. Nie? A w pełnej wersji będzie 5, bo też jest dodatkiem ta gra. No, ale i tak jest dosyć obszerna ta beta, bo dwa akty to tak... Jak ktoś się bardzo pospieszy, to w parę godzin można. Mi to zajęło jeden akt 4 godzinki, więc tam za 3 razy umarłem. Ta gra jest trudna też. Może nie jakoś strasznie trudna, ale w porównaniu do Diablo 3 na przykład, nie, to jest jednak, no jest ten poziom trudności wysoki. Specjalni przeciwnicy, ci tacy, którzy mają tam imiona na niebiesko na przykład, czy na żółto, jak ci raz taki walnie, to połowa życia ci spada, więc jest niebezpiecznie. Ale dzięki temu jest też, no jakby pilnujesz się bardziej, tak? Czyli jak ja gram tym druidem, to pilnuję, żeby wilki były przede mną, te moje, żeby tam tankowały wrogów i tak dalej, więc i też się korzysta z tej. Można wykupywać sobie najemniczkę, żeby ci pomagała już od pierwszego aktu. I ogólnie, no jednak też ta beta uświadamia, że faktycznie, bo jak ludzie tak zawsze mówili, że o, Diablo 2 to było, a Diablo 3 też nie to samo, i faktycznie, no ten klimat to jest zupełnie co innego. I takie właśnie dark fantasy dzięki tej oprawie graficznej, muzyce jest o wiele lepsze niż Diablo 3, bo Diablo 3 to w porównaniu do tego już jest takie raczej, nie wiem, no high fantasy czy epic fantasy bardziej niż dark fantasy. Bo nawet jak jesteś w dungeonach w Diablo 2, to często nic nie widać, dosłownie nic nie widać poza takim okręgiem świata wokół twojej postaci, nie? I to też buduje taki klimacik i to sprawia, że nie wyszli z potworów tak naprawdę, bo na przykład ktoś do ciebie, lecą te potwory z ciemności i dobra, przeleciało 20, czy tam jeszcze jest 20, czy to już koniec. Więc no, to jest bardzo przyjemna gra. Mimo że ma leciutkie może archaizmy w sterowaniu, czy ja na przykład nie lubię tego żonglowania ekwipunkiem, nie? Że musisz, wiesz, że często się zapełnia ekwipunek, no to musisz wracać do miasta tylko po to, żeby to sprzedać. I to już są takie rzeczy, których ja za bardzo nie lubię w tych grach, no bo to jest... Niczemu to nie służy, nie? Poza tym, żebyś wrócił do tego miasta i to sprzedał. Ale mimo wszystko naprawdę gra się bardzo przyjemnie, fajnie. Fajnie też, że pełna wersja będzie miała crossplay i że będzie miała cross-save, czyli jeżeli sobie kupię na przykład na PC i zacznę grać, a po roku sobie kupię na Switcha, to będę mógł kontynuować rozgrywkę na Switchu, więc to będzie fajne. A czy to jest tak też, że jak w tej becie miałeś konkretne postępy, to możesz je przenieść? Niestety nie. Niestety nie.
w sumie trochę szkoda, ale no trudno, to mówię, to nie jest aż tyle czasu, żeby tam nadrobić to wszystko. Dlatego nie wiem, czy będę przechodzić dalej. Znaczy całą trochę kombetę. Szkoda, no bo tu masz 2 z 5 aktów, tak no więc właśnie, prawie połowa. Właśnie dlatego zacząłem grać ten drugi akt i tak sobie pomyślałem, że już chyba nie będę kończyć, bo też chcę grać druidem w pełnej wersji, więc nie wiem. Natomiast pamiętajcie, żeby po prostu przetestować, bo szczególnie fajne jest teraz testowanie sobie, na przykład jak się gra na kontrolerze w Diablo 2, nie? Bo oryginał nie miał sterowania na... Czy było Diablo 2 na konsolach? Czy to jedynka była na konsolach? Jedynka chyba. W każdym razie to jest tak fajnie jest właśnie posterować padem, zobaczyć jak to zrobili, bardzo dobrze to zrobili swoją drogą. I też to przyłączanie oprawy graficznej, nie? Że możesz sobie aktywować starą oprawę w wolnym momencie. To jednak pokazuje, że to jest taki bardziej remake niż remaster. Także polecam. A to jeszcze sobie oczywiście sprawdzicie, a tak jeszcze wtrącając, trochę pociągniemy temat z ostatniego odcinka, czyli GTA, tak? Te remastery i tak dalej. Mm-hmm. Prawie wiadomo, że chodzi o to, że dostaniemy remaster całej kolekcji jakby, czyli Vice City, GTA 3 i San Andreas razem w jednym wielkim pakiecie i właśnie też ma być możliwość takiego... Już jest potwierdzone, że to pakiet będzie? Czy... Że raczej to ma być pakiet. I, okay. I oprawa ma być staro-nowoczesna, ale niektóre źródła jakby potwierdzają, że to będzie tak, że będziesz mógł po prostu sobie przełączyć na starą oprawę, a w nowej grać na Unrealu, tak? Czy też tamten silnik będzie jakoś dostosowany okay. do Unreala. Nie wiem, jak to będzie dokładnie działać. Chociaż te gry jakby dużo już zasobów nie potrzebują do tego, żeby działać. A to ciekawe było, starych... no bo stara gra nie była na Unrealu, a zazwyczaj jak masz to przyłączanie prawe, to jest ten sam silnik, nie? Więc chyba, że to jakoś w ciekawy sposób przeniosą. Wiem, że się na pewno da, no bo przecież tyle jest tych modów, łącznie z tym, że ludzie robią te na Unrealu, te Vice City i San Andreas i to wygląda w miarę podobnie. No ale to nie będzie dzisiejszym jakby tematem, bo jakby już no rozmawialiśmy tydzień temu, tylko już teraz coraz więcej plotek, że jednak to faktycznie się dzieje. Druga taka, że raczej ten rok, chociaż też nie wszyscy likerzy to potwierdzają. Dziś były newsy, że podobno w przyszłym roku. Tak, ale pierwotnie, że te główne wersje wyjdą w tym roku, a mobilna i na Switcha dopiero w przyszłym. I też w ogóle podobno pierwotnie to miał być dodatek dla tych, którzy kupią next-genowe PS5, GTA 5. Więc zrezygnowali z tego, żeby to było za darmo jako dodatek do zakupu tej nowej wersji GTA 5. Jednak będą sprzedawać osobno albo połączą. Może to będzie też dodatek jakby do zakupu i będzie osobno. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Ja jeszcze grałem. Grałeś w coś? Chcesz coś opowiedzieć ekscytującego? Metro grałem. Ale znowu? Exodus, tak? Tak, bo teraz pomyślałem, okay. A jednak może jakoś siądę i trochę więcej sobie pograłem i tylko jakby zauważyłem dużo więcej błędów niż za pierwszym razem. Jakby ta gra zgłupiała wizualnie z czasem. Wizualnie w sensie? Czy... Nie, jakiś wiesz, że nagle tracisz wszystkie bronie i nigdzie nie znajdujesz na przykład nabojów i takie różne dziwne rzeczy. Okay. Plus albo nagle wchodzi w ciebie przeciwnik, nie możesz się ruszać. Jakieś takie nienormalne rzeczy. Więc ogólnie no to już jest całkiem stara gra, tylko w tym roku miała swoją taką wersję next-genową, tak jeśli ktoś lubi takie klimaty, to nadal polecam, chociaż archaiczność w pewnym sensie już dopadła. Jaki ten jeszcze? Tytuł. Dzień dobry, Pawle. Tak, już siadłeś, już teraz włączyłem ci mikrofon. Co chciałeś powiedzieć? Że co? To złe słowo chyba. Archaiczność, tak. Archaiczność na przykład menu, nie? Że musisz wejść w ustawienia, żeby zmienić profil, z jakiego grasz na konsoli. To nie jest archaizm, tak? to jest dziwna decyzja, ale to nie jest archaizm. No. Nie, archaizm, bo kiedyś na Xboxie 360 zazwyczaj takie rzeczy robiłeś, a teraz normalnie pod Y-kiem masz, tak? I bez sensu. Strasznie dużo takich całkiem dziwnych rzeczy. Ale to nie jest jakby archaizm gry, tylko po prostu designuje jej, nie wiem, menu. Ale menu jest jakby częścią gry, więc całościowo pewien element archaizmu w niej się znajduje. Oczywiście ona jest przepiękna z tym RTX On na konsolach Xboxowych. Świetnie to wszystko działa, ale zarazem, no mówię, pojawiają się pewne takie elementy, że czuć, że to nie jest 2021. Ale mniejsza z tak, tym. Tak, to 2018 chyba, tak? Nie. Tak, jakoś tak. Bo w ogóle jak tak słuchałem, gdybym bez kontekstu... Przepraszam, nie czy świat od 2018 się nie zmienił? Wydaje mi się, że diametralnie. No dobra, ale gdybyś nie wspomniał o metrze, to zastanawiałbym się, o jakim ty starym tytule gadasz, który dostał teraz remastera. Bo to tak trochę brzmi, jak ty opowiadałeś. No ulepszoną wersję, tak? To kilka miesięcy temu. Mm.
Dobra, ale jakby w nic Ascen grałem dalej, ale to wiadomo o co chodzi. Gra pełna wszystkiego, ale niczego dobrego. Wiadomo, oprócz grafiki. Dobra, tak więc ode mnie. Nie, muzyka jest dobra, taka przyjemna. No muzyka, okej, dobra. Oprawa audio i wizualna jest na. Strzelanie też. Na ok. To w ogóle chyba dobra gra w takim razie. Tak, to jest świetna, niesamowita, w ogóle bezbłędna. Ja jeszcze grałem w dodatek do Assassina, ale nie polecam. A opowiadałeś o Back 4 Blood? Tydzień temu. Już dużo razy opowiadaliśmy. Ale w tym tygodniu też grałeś, no to może... Nie grałem w ogóle. Aha, nie zagrałeś w tego... Nie. Otwarta beta była. Wiem, bo ja grałem w zamkniętą, więc nie grałem w otwartą. Nie dorwałem się Nie sam. Dla plebsu. No, możesz powiedzieć, no jakie są twoje wrażenia z Back 4 Blood? Nie zagrałem Back 4 Blood. Aha, okej. Zainstalowałem betę i jak wróciłem do domu, to już nie zdążyłem zagrać. Okay. Humankind, no. Tak, wyszło teraz w Game Passie, też tak. Planuję już pobrać. Już ściągnąłem, już zagrałem. No i? I fajna, ale ma problemy. W sensie, bo nie wiem, czy wiecie o co chodzi jakby z Humankind, jeżeli chodzi o to, jaki oni mają spin na gatunek. To mniej więcej ma wyglądać tak, że to jest jak taka typowa cifka, chociaż mi bardziej przypomina na przykład ten, Endless Legends. To miała być rewolucyjna cywilizacja. Tak, bo to jest taka... To jest takie nie, aż tak nie obiecywali. To jest takie to bardziej media tak pisały. Endless Legends ze skórką cywilizacji, przy czym takim gimmickiem jest to, że co erę jakby nie rozwijasz tej swojej cywilizacji, znaczy ją rozwijasz, ale w ten sposób, że... wybierasz sobie jakąś inną cywilizację, więc tworzysz takie mieszanki, tak, że na przykład zaczynasz jako Egipcjanie, potem przerzucasz się na Rzymian i tak lecisz sobie. Chociaż to nie jest tak, że jakby wszystko ci się zmienia, bo rzeczy, które już osiągnąłeś wcześniej, zostają takie same i ty potem na przykład, nie wiem, grasz... Masz miasto egipsko-rzymskiego, rzymskiego, tak, masz Teby, które są stolicą, nie tam Rzymu, no, tak ciekawie. Ale nie wiem, czy... Bo jakby tak, zagrałem sobie na razie jedną taką gierkę, wiecie, że ustawiłem sobie i prawie całą przeszedłem. Rozpocznę sobie teraz jakieś kilka innych, jak już wiem mniej więcej jak działa mechanika, to będę wiedział, co chcę jakby opadać. Mhm. Natomiast tak wstępnie, to powiem wam, że ten gimmick jakby znudził mi się jeszcze w czasie pierwszego mojego grania, że to nie jest aż tak... Poliwające, no może nie, ale to też nie o to tam chodzi jakby, nie głównie. To jest gimmick taki, żeby reklamować grę bardziej chyba? Ten gimmick byłby ciekawszy, gdyby był zastosowany trochę ironicznie, ale w cywilizacji właśnie. Gdzie ludzie już znają te cywki, wiedzą jakie mają moc, tam wiesz, siły, no tak. Słabości i tak dalej. I wtedy takie mieszanie rzeczywiście miałoby jakieś ciekawe skutki. I to jest jak taki, to brzmi jak taki fajny dodatkowy tryb do tego typu gry. Natomiast ona poza tym, ona nie ma zbyt dużo oryginalnych, ciekawych rozwiązań. Tak patrząc na nią. No mówię, to jest jakby, no mówię, ludzie porównują to do cifki. Jasne, jakby motyw przewodni jest ten sam, ale jak się grało w Endless Legends, to się grało w to. No walka jest jak w Endless Legends, też bardziej. Musisz więcej pograć, na razie jedna rozgrywka, przy czym jedna rozgrywka to jest, wiesz, tam parę godzin dobrych. Oprócz tego, szybciej gra niż chyba w cifkę, chociaż możliwe, że to dlatego, że to już nie jest taka, jak tu się uczę, tak? Jak grałem pierwszy raz w Endless Legends czy w cywilizację, to jeszcze tak gatunek średnio, tak? A teraz już... Coś jeszcze? Co jeszcze? No Ascent, ale już Ascent powiedziałeś. To już wszystko już było Ascent, no. Doskonale. Dawno ciebie nie było na audycji i podcaście, przez to my już o wszystkim powiedzieliśmy. Co ty byś chciał powiedzieć? Ja? Nie, Paweł. A niedługo znowu gry zaczną wychodzić, więc będę tutaj, żeby hejtować. Cieszyć się ich szczęściem, recenzując je na 4 na 10. Tak będzie. Mateuszu, powiedz mi tylko ten dodatek do Assassina, czemu B? Fabuła jest nudna, otoczenie jest bardzo nudne, bo jest bardzo podobne do Anglii. I po prostu... To jest blisko. Nie masz żadnych fajnych rzeczy w tym dodatku. Nawet jak masz takie cele do zabijania, nie? To nie do zabijania, masz takie frankijscy szlachcice są, nie? Na mapie jest trzech, tylko masz trzy pojedynki, koniec. I nawet na koniec nie dostajesz żadnej nagrody, jak ich ty wytropisz i pokonasz, tylko jakaś tam runa do broni. Jedyna fajna rzecz w tym dodatku to jest to, że są misje takie z zabójstwami jakby w Unity czy w Syndicate, że masz cel, tam zabij kogoś tam i masz takie jakby reżyserowane, jak w Hitmanie trochę, tylko oczywiście bardzo uproszczone, bo na przykład była jedna misja, gdzie było tylko jedna taka ścieżka zabójstwa, ale zawsze to jakieś takie urozmaicenie. I fajnie, można się poczuć jak asasyn w Assassin's Creed'zie. To jest nawet takie... Czekaj, zresetuję zegarek, bo mamy tutaj taki na ścianie zegar, właściwie taki
coś a la kalendarz, gdzie jest napisane dni, odkąd podczas tematu Asasyna nie padła nazwa Hitmana. I resetuje na zero. Okay. Pamiętasz, jak w ogóle, po ostatnim Hitmanie dyskutowaliśmy, co byśmy chcieli zobaczyć w przyszłości, to prawie zawsze taka dyskusja to możliwe. Kończyła się, no jakby twórcy Hitmana zrobili takiego małego asasyna. Co zrobili w tym dodatku? No prawie, tylko tych misji jest mało, nie są przeplatane innymi normalnymi. To warto tylko przypomnieć, że jesteśmy czempionami tego, żeby IO zrobiło... Teraz Bonda robią. Tak, ale żeby zrobiło Asasyna potencjalnie kiedyś. Już będzie nieskończony. Porównuję na przykład, ten dodatek kosztuje jako standalone tam 115 zł, 120 zł kosztuje najdroższy upgrade. Jak chcesz sobie kupić ten dodatek do Tsushima, to teraz wychodzi, nie? Z PS4, gdzie jest 20 godzin contentu, masz zupełnie nową wyspę, masz jakby nowe mechaniki, masz nowe postacie i też postacie są bardzo nudne w tym, bo w tym irlandzkim dodatku były o wiele fajniejsze przynajmniej postacie, więc przynajmniej się cutscenki oglądało fajnie. Tsushima jest nudne, no to... Dobra. Kontrowersyjne opinie. Przejdźmy dalej. Bo nie mamy czasu. No nie mamy. No spieszymy się, bo będzie raz pokaz Call of Duty. Jak zawsze. Na żywo. Więc może to będzie nasz trzeci temat, dlatego zaczynamy najpierw od innej zapowiedzianej gry ostatnimi czasy. Polskiej gry, Pawle, więc się nie śmiej, bardzo dobrej czy gry. Czy największej polskiej gry? Nie. Ale takiej nieskazitelnej bym powiedział jednak. Czyli nie o Gothiku. 11 Bit Studios. No. Frostpunk 2 został zapowiedziany. I to będzie to samo co wcześniej. Nie, też no będzie śnieg, ale nie będzie era pary, a będzie era ropy. Ej, na pewno gadaliśmy. Dobra, może mam teraz jakieś dziwne flashbacki. Frostpunk chyba zapowiedziano parę dni temu, więc nie gadaliśmy na pewno o tym. Musieliśmy coś o Frostpunku gadać, bo pamiętam, że mówiłem. Tak, mówiliśmy o tym, że 11 Bit Studios ma chyba 5 projektów, które wkrótce ujawni, tak? To jest jeden z nich. Na pewno 2-3 tygodnie temu mówiliśmy wprost o Frostpunku. Może jakiś przeciek był, albo coś w tym stylu. Inną grę taką ze śniegiem i krwią pokazywali. Co? Naprawdę? Kurczę, fajnie było, jakbyśmy pamiętali, o czym rozmawialiśmy na poprzednich, ale to się nie da. Ale jestem pewien, starzejemy. Jestem pewien, że nie rozmawialiśmy o Frostpunku, na pewno, bo nie było nawet ale to była inna gra. Mi się wydaje, że był taki temat mimochodem, bo pamiętam, że mówiłem już na ten temat. Dobra, to Mateusz googluje, ja powiem, że Frostpunk 2 nic na razie nie wiadomo, poza tym właśnie, że to będzie 30 lat później i że będzie era ropy teraz. I właśnie teraz gracze spekulują, czy to będzie tak, wow, to zaczniemy jeszcze z węglem, a potem powoli będziemy kul opieszli na przykład. I też to trochę na pewno zmieni gameplay, no bo zakładam, że przez te 30 lat ludzie się bardziej ogarnęli tam, bo tak naprawdę w pierwszym Frostpunku mieliśmy początek tego osiedlania się. A teraz mam wrażenie, że może będzie trochę mniejszy nacisk na survival i więcej jakichś tam polityki i tak dalej. Bo skoro minęło to 30 lat, to nauczyli się bardziej zabezpieczać i tak dalej, nie? Może naszym celem jest wywołanie globalnego ocieplenia. Może. Ale... Jest też w teaserze, jest też Gostek zamrożony i ma na koszulce napis wojna. Więc może będzie jakiś ten, prowadzą działania wojenne. Teasowali Frostpunkę. No bo masz ropę. A to mówiliśmy o tym? Tak, to miała być inna gra, bo to widzisz, to jest czerwiec 10. A, dobra, okej. Okay. Pamiętam, że wspominaliśmy w kontekście tego, że na przykład ja mówiłem, że fajnie byłoby, gdyby była gra o migrowaniu w tych warunkach, gdzie przenosimy to miasto i to jakoś rozwijamy. To jak w Mortal Engine z tym całym. W ogóle to wyszło kiedykolwiek? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Tak czy inaczej, Frostpunk 2, jedynka była taka troszeczkę moim zdaniem nieskupiona, w sensie ani to nie była taka doskonała strategia ekonomiczna. Doskonała nie, ale się ani to nie była grał. Doskonała taka gierka z wyborami. Mhm. Troszkę te wybory były takie powierzchowne. Tak. Ale no mam nadzieję, że może już teraz wiesz, może to też po jakoś, się... tak. Może to jakoś rozwinął, bo tu jest potencjał na przykład, żeby zrobić, nie wiem, nie wszystkich ludzi, wiadomo, bo nie zrobisz całego miasta tak osobistego, żebyś był blisko ludzi, ale na przykład jakieś grono współpracowników i z nimi będą jakieś wybory związane, na przykład, że będą ci umierać tam na schodach, coś takiego, żeby to bardziej zbliżyć do This War of Mine, bo mnie to w ogóle zdziwiło, że Frostpunk się sprzedał chyba 4 razy lepiej niż This War of Mine. Miałem wrażenie, że to ta pierwsza ich gra, znaczy to nie była ich pierwsza gra, ale że This War of Mine było takie bardziej wow, w ogóle wszyscy muszą zagrać, bo takie niesamowite. I... Tak, ale to mówili fani indyków na Twitterze, a Frostpunk był bardziej mainstreamowy. Ale właśnie Frostpunk jest bardziej mainstreamowy, to jest strategia ekonomiczna mimo wszystko taka. A This War of Mine to jest co? No niby tak. No w sumie tak, porównywali sprzedaż do This War of Mine, więc to racja. No, ale w każdym razie być może stworzą też sequel This War of Mine, bo robią, przypomnijmy, 5 projektów mają jakiś poza tym Frostpunkiem właśnie. No i ja jestem zainteresowany, szkoda, że nie pokazali nic poza tym CGI-em,
Bardzo ładnym oczywiście, ale no żadnych szczegółów gameplayowych, musimy na to poczekać. Oby w tym roku coś jeszcze ujawnili, bo no bo ciekaw jestem. Właśnie szczególnie tego, czy na przykład będą jakieś działania wojenne może. Tak, niech się śpieszą. Polskie gry najlepiej wychodzą, jak wychodzą rok przed, to przed momentem, kiedy powinny. Nie mówię, żeby się śpieszyła, jak już ktoś pokazuje, zapowiada grę, to no, niech zapowiada, jak już ma coś gotowego do pokazania w najbliższych miesiącach. Tak jak Bethesda, Fallout 76. Dokładnie. I od razu przed premierą i od razu tak był gotowy na premierę. Ale wiesz, jakby nie, to nic by nie zmieniło, jakby wyszedł później, podejrzewam. Ale oprócz tego, że zapowiedziano całą grę, to pojawiło się dużo kontrowersji i w ogóle twórcy wpadli w jakiś wielki szał, bo uwaga, mi się podoba to, co Kinguin zaczął sprzedawać przedpremierowo klucze na Frostpunka 2, tak? Nie Kinguin, tylko jakby sprzedawcy na Kinguinie, tak? Bo Kinguin to jest taki bazar, możesz sobie przyjść, siąść ze swoim towarem i sprzedawać. Tak. Ale z drugiej strony to też sam Kinguin może sprzedawać. Bo to, wiesz, jest takie... Co jest w ogóle najlepsze? Kinguin to jest polska firma, tak, wbrew pozorom. G2A też. Te wszystkie firmy one są, to... mają oczywiście... Ciężko to znaleźć, bo mają jakby... Hong Kong, gdzieś Hong tam są, Kong, tak. Tak. Ale tu gość z Warszawy. Znaczy nie wiem, czy no, nawet jest Polakiem, bo się nazywa Wiktor Romaniu Guvanil. Ale no, based on Warsaw, więc Kinguin, Thunder and Chairman. No, ale w każdym razie chodzi o to, że właśnie zaczęli tam sprzedawać klucze. Tak. Do preorderowe. I deweloperzy powiedzieli z Wynby Studios, że jeszcze nie ma żadnych jakby... Nie znają po pierwsze ceny gry. Tak. Nie mamy żadnych kluczy i shitty scammers sells Frostpunk jako preorder. Tak, w oficjalnym twicie oficjalnego konta napisali, że nie takie wiem, o co dużymi chodzi, literami, shitty scammers. Że jacyś gówniani scammerzy sprzedają Frostpunka 2 jako preorder na oszukańczym Kinguinie. Tak więc to jest wojna polsko-polska, tak naprawdę. Kruk Kinguin. Po angielsku. Bardzo mi się spodobał ten tweet. To bardzo fajnie, bo wiesz co, taki tweet pewnie nie w każdej sytuacji taka jakaś firma mogłaby sobie pozwolić, żeby coś takiego napisać. I nie mówię nawet o tym, że niektóre chcą tak poważnie prowadzić swoje profile, ale bardziej o to, że może prawnie nie można się w ten sposób wypowiadać w niektórych sytuacjach, ale w tym wypadku mamy do czynienia z tym, że rzeczywiście tych kluczy nie ma, wiesz, gry, ceny i tak dalej, nic jeszcze nie ma, więc mogą używać niezwykłego języka. Co tam dalej? Wiedzą nawet, jaka jest pieprzona kategoria PEGI, choć my jej nie znamy, jest PEGI 18. I podpieprzyli też nasz zwiastun z Epic Game Store. Co za pojebana sytuacja. Bardzo fajnie. Ile no, bit jest? To trochę śmieszne, ale oczywiście współczujemy. No, to tak, to dziwna sprawa, tak? No, skąd... I pytanie, czy ludzie, którzy to kupili, bo jakby zostały wykupione wszystkie klucze, lub też po prostu zostało zdjęte i pokazane tak, że zostało to wykupione. Co z tymi graczami, którzy taką grę zakupili? Co Kinguin? Jakby, Kinguin zdobędzie klucze na premierę. No, no musi zdobyć, no bo jakby on gwarantuje to, że to dochodzi, tak? Jesteś jeżeli sobie zaznaczysz taką opcję, bo jak kupujesz pewnie chyba coś, wydaje mi się, tak? Na Kinguinie to tam jest takie... To chyba działa to tak, w G2A było. Że nie zawsze to działa, nie zawsze masz gwarancję, że wszystko będzie okej, tylko musisz dopłacić, tak, żeby było okej, na pewno, jakoś gwarancja, że na pewno się uda zakupić grę, tak jak to działa. Ale nie, ten sprzedawca ma 99,56 pozytywnych ocen. A, to tak jest z, czekaj, 176 tysięcy ocen. Wow. I sprzedawcą jest G2Play.net. Co crossover piękny. I no... Można no aktywować Polska. Ty, ale to w takim razie oni nie są w ogóle, w sensie, bo ty wspominałeś, że G2A może, Kinguin może sprzedawać sam z siebie, ale czy jest gdziekolwiek w ogóle Kinguin jako sprzedawca, tak jak wspominałeś, czy nie. To są tylko jacyś tam niezależni trenerzy, powiedzmy. Nie, no ale muszą jakby też mieć, no bo oni gwarantują na przykład dostawę tego, co się stanie, jak nie będzie, no to... A oni się potem tym martwią, co tam wszystko to tak działa. Tam wszystko to nie jest ich sprawa. No. To jest, oni są platformą, która pozwala tobie i sprzedawcom kluczy nawiązać współpracę. No, także mniejsza już o tej aferze, dajcie znać, czy podoba wam się zapowiedź Frostpunka 2, czy wolelibyście This War of Mine 2 na przykład. I jakich nowości oczekujecie we Frostpunku 2? A my no tymczasem? Tymczasem przejdźmy do drugiej. Tak, no. Chciałem taką tajemnicę, okay. Wiesz, że nie wiadomo o czym rozmawiamy, ale już za późno. Pokazałeś bugę z latającym samochodem w Cyberpunku, więc idealnie. Będzie się łączyć. Mhm. Kolejna afera w Polsce. Spokojnie, znowu, z tymi aferami. Same afery. Jesteśmy bardzo aferzonym krajem, bym to tak nie powiedział. To nie jest zacznijmy na Pudelek Plus. Od pozytywów. CD Projekt wydał
patch 1.3 zawierający wszystkie usprawnienia, które już moderzy stworzyli, tak więc siedli, przepisali to i wrzucili. Nie, to tak nie. Poczekaj, ale daj mi dokończyć, bo to jest epickie. Mm-hmm. Tam ktoś sobie siedzi, naprawiają minimapę, oni wtedy w Warszawie. Patrz, jak zrobisz tak i tak, to masz jak tam. Dobra, przepisujemy. I pyk, przepisują. No i później wydają taki patch i do tego, żeby ludzie nie byli wkurzeni, dają nowy wygląd Johnny'ego Silverhanda, który jest bardziej rozlej. Ma mniej, nową fryzurę, tak, ma samą kurtkę na gołej klacie, tak. jest jakieś nowe samochodziki i nowe kurtki ogólnie dla Wii. Tak, no super. I to jest, wydaje mi się, no bo jak patrzyłem na patch notesy, nie, no to tak jest, miało jest, być. Jest minimapa, w sensie, tak, to jest największy feature, to, że naprawili minimapę. Tak. A to jest patch oznaczony cyferką 1.3, ja jestem przyzwyczajony jako gracz MMO, że patche 1 tam kropka i cyfra zawsze są jakieś takie bardzo znaczące, nie wiem, no masz nowe rajdy. W każdym gatunku tak jest. No, a tutaj tak się i tak naprawdę tak się orientowałem, tak. Ale nie, naprawdę kosmetyczne rzeczy to jest taki, bo zrobili godzinny stream i większość tego poświęcili na prezentację właśnie tych kosmetycznych rzeczy. No tak, bo to jest taka, no, to jest nowy content, ale jeżeli chodzi o tą minimapkę, to tutaj akurat to nie była tylko kwestia oddalenia tego, no ja bo rozumiem, z jakiegoś powodu tak. To nie działało. Moderzy sobie już to robili, że oddalali tą mapkę i się okazało, że mapka po prostu jakby nie doczytuje budynków, nie? Jeżeli ona jest oddalona jak trzeba. I twórcy chyba mieli ten sam problem, tylko że zamiast go rozwiązać przed premierą, po prostu przybliżyli mapkę na maksa, nie? I teraz już widocznie po jakimś czasie to rozwiązali, ale i tak takie wielkie studio przy takim wielkim tytule w takim tempie pracuje, to jest no szokujące. Wiesz, jakby dziwne. Cóż, może ale ciekawe ile osób na przykład już nie, ciekawe ile osób pracuje nad Cyberpunkiem, jestem ciekaw teraz. Aha. Bo nie mówią takich rzeczy, nie? Czy po prostu przerzucili wszystkich na Wiedźmina nowego? Ewentualnie. Nie, wątpię, że Wiedźmin jest w jakichkolwiek pracach poza tam raczej małym zespołem. Raczej piszą od nowa grę na Next Geny. Właśnie, w sensie nie, zupełnie od nowa. Wątpię, że od nowa. Natomiast właśnie ja myślę, że duża część tej ekipy zajmuje się albo Next Genowymi wersjami, albo dodatkami tymi dużymi. No tak. A jakiś tam zespół, nie wiem czy szkieletowy, czy nie, ale on pracuje nad naprawianiem tego. Cóż, tak to jest, jak się grę wydaje przed premierą. No, szkoda. Coś tu jeszcze mamy nowego, widzę? No. Nie, ja chciałem też dodać, że mocno poprawił się klatkarz w ogóle dzięki temu patchowi na starych na przykład Xboxach, na One S, gdzie tam miałeś na przykład 24 klatki, a teraz masz 28, więc to jest znacząca jakby poprawa, nie? Ale, albo 30 stabilne. Ale wcześniej widziałeś 3 przechodniów, teraz widzisz 0. No tak, i w ogóle mamy tłumaczenie jednego z deweloperów, dlaczego tak długo to się robi takie patche. I cytuję, wydaje mi się, że ludzie nie rozumieją, Pawle, jak trudno jest tworzyć patche do gry, która już zadebiutowała, Pawle. To proces, który wymaga wiele wysiłku i precyzji przy już istniejących systemach, a przecież zamysłem patchy jest poprawa gry, a nie dalsze jej psucie, Pawle. Musicie sobie wyobrazić, że naprawa gry jest jak operacja na otwartym sercu. Mamy te wszystkie systemy, które działają, ale trzeba w nie wejść i poprawić rzeczy wokół nich, upewniając się przy okazji, że wszystko nie runie. To może zająć dużo czasu. Spoglądamy na rzeczy, które wydają nam się bardzo prostymi i naprawiamy. Prostymi naprawami i dotyczy to nie tylko CD Projekt Red, ale deweloperów ogólnie, okazuje się, że te drobnostki są połączone z tak wieloma systemami, że przekręcanie zębatki w jednym miejscu sprawia, że gdzie indziej zębatka całkowicie odpada. Już? Cały cytat? Bo jakby była dobrze przymocowana. Nie, jeszcze jeden mogę. Okay. Jeśli twoja gra ma problemy z zarządzaniem pamięcią i strumieniowaniem pamięci, to jest chyba do innych deweloperów. Każda zmiana, którą wprowadzasz, dotyka właśnie ich tych problemów, mówi Miles. No tak, jasne. Wow. Z tym wszystkim się zgadzamy, ale czy nie łatwiej byłoby naprawiać grę, która by była lepsza na premierę? W sensie jakby więcej czasu robili tę grę, na przykład rok więcej, to potem patchowanie takiej gry byłoby łatwiejsze, nie? No oczywiście, bardziej. No bo te systemy, które są wokół, nie byłyby chyba, tak zepsute, tak? To znaczy, tak? To wszystko też zależy od... Znaczy, jedna rzecz, że na pewno ludzie nie rozumieją w ogóle, jak powstają gry. I to premiera Cyberpunka wyraźnie pokazała, bo to już przed premierą było tutaj widać. Trochę się śmiemy, ale oczywiście tak. Rozumiemy zupełnie, że to tak właśnie jeszcze działa. Jeszcze to jest przed taka sama premierą sytuacja, było jak mnóstwo gadania o bardzo dziwnych rzeczach. O wycinania tych... Tak, że ludzie nie rozumieli w ogóle, jak się... Jak taki proces w ogóle idzie, jak to wygląda. Po premierze też tego było dużo, chociaż rzeczywiście CD Projekt nie popisywał się swoją komunikacją, ale
Tak z perspektywy czasu ja się zastanawiam, czego ludzie oczekują od tych patchy, a właściwie trochę wiem i wiem, że tego nie dostaną, bo ja na przykład, mi się bardzo podobała gra, wysoko ją oceniliśmy, na premierę świetnie mi się grało, na PC-cie. Mi też, mimo paru błędów grało się bardzo dobrze. Tak, i w tym rzecz, że zauważyłem, że to jest takie trochę rzucanie kostką, bo są ludzie, którzy na PC-cie grali dobrym i trafiali ciągle na błędy, są tacy, którzy nie. Natomiast sprawa konsol, tych starych przynajmniej, to jest praktycznie przegrana. Tam można usuwać rzeczy, żeby dać trochę FPS-ów, ale no, nikt nie spodziewa się, nie wiem, że będzie nowy system policji. Tego nigdy nie będzie. Ludzie czekają na, nie wiem, jakieś dodatkowe misje, czy coś, tego nie będzie. Będzie może jakiś dodatek, nie duży, ale te duże dodatki będą zapewne w oddzielnych w ogóle world space'ach, nie? Że to będą oddzielne miejsca, na przykład to kasyno tam w kosmosie, tak, czy jakaś inna lokacja wewnątrz miasta, na przykład pod miastem, że jest jakieś ekran ładowania między tym. I nawet jeżeli tamte problemy będą naprawione, to wątpię, że da się te rozwiązania przenieść na całą grę. Tak jak pamiętacie na przykład Krew i Wino do Wiedźmina, jak wyszło, to oni tam stosowali sobie taki nowy system renderowania bardziej odległych, powiedzmy, regionów, tak? I ten region ogólnie bardzo ładnie wyglądał, wszystkie góry było widać, a potem wraca do tego głównego świata i jest ta niebieska mgiełka wszędzie, nie? Bo tego systemu oświetlenia nie dało się tam przenieść w dobry sposób, to tak? Prawda. Żeby to nie było sklejone taśmą klejącą. No i myślę, że to jest ten sam problem. Jakby to rozczaruje na pewno parę osób, ale no jeżeli ktoś czeka na nowe AI, na system policji i tak dalej, no to że to będzie nie GTA, to nie będzie GTA. I twórcy mówią, może trochę przesadzam, ale kiedy tworzymy taki patch, dla nas jest to jak 1000 modów, które wrzucamy do jednego pakietu. Wszystko musi być ze sobą kompatybilne, stabilne, przetestowane. I to jest trochę prawda, no bo ta gra w finale nie wyszła na dwie konsole i na peceta, tylko na 8 konsol tak naprawdę łącznie. Tak, mamy peceta, jedną wersję, ale Xboxa, drugą, trzecią, jeden PS4, drugie PS4 i gry, i platformy chmurowe. Tak, ale mimo tego, o czym mówiliśmy, czyli no tego, czego nie powinniśmy się spodziewać, tego, że ludzie nie rozumieją też, jakie to trudne, to jednak tempo mają okropne. Przy naprawianiu. I naprawianiu ja nie mam na myśli właśnie 1000 osób tam pracuje, nie? Konkretnych rzeczy, tak. Ja nie mam na myśli właśnie, nie wiem, nowego systemu policji, czy jakiegoś nowego AI kierowców, ale czegoś. Ja po prostu oczekiwałem, że na tym etapie będą jakieś propozycje od nich, że oni w tych patchach przynajmniej będą dużo małych rzeczy łatali, a przynajmniej, ale będą potrafili to jakoś tam pokazać, tak, że dać na pierwszy plan, tak, hej, robimy tutaj to, tamto, tamto. I rzeczywiście te patch note'y, jak się patrzy na nie, to one są pełne jakichś tam fixów do małych questów, na przykład praktycznie każdy już ten quest taki, bo było parę takich notorycznie trudnych do ukończenia questów, że ludziom się zacinały, że ludzie nie mogli tam przejść dalej i tak dalej. Była cała taka lista i one wszystkie już praktycznie są naprawione. Po tym nowym patchu sporo questów, które nawet skończyłeś, one ci wrócą, tylko po to, żebyś jeszcze raz je zaliczył. No tak. Bo coś tam, jakieś błędy były i tak dalej. Natomiast jakby oni tego nie potrafią nawet w swoich komunikatach dać na pierwszy plan, że hej, naprawiliśmy to wszystko. Tylko oni walą to, potem dają te DLC. Też ludzie jakby, ja czytam tam komentarze, oni... Nie, no, jest w komunikatach, ale to jest tak długie. Było, no tak, to też inna sprawa, ale w Wiedźminie było tego, były misje i nowa gra plus i tak dalej, a tutaj co? Kurteczka, samochód i co tam jeszcze tam było? Cokolwiek. I nowy Johnny Silverhand. Nowy Johnny, ale okropnie wygląda. Ale to akurat skórki w Wiedźminie wyglądały okropnie po premierze. Natomiast ci ludzie zapominają, że w Wiedźminie te dodatki wychodziły co tydzień i to było 16 łącznych DLC-ków. Tutaj też to nie będą jedyne te 3, tylko wyjdą kolejne. Plus oni w ogóle dodali, ja nie wiem, mało osób o tym mówiło, mało jakichś tam youtuberów czy portali, chociaż na niektórych się pojawiło, ale na przykład jest nowy implant, z tym Camo, tak? A to nie wiem, aż takich szczegółów. Można niewidzialnym być. Jest nowy implant, o, taki, jak który, tak, to jest bardziej, wygląda trochę jak w tym, jak w Ghost in the Shell, ale jakby dodali cały wizualnie działający implant, nie? Bo niektóre implanty to po prostu gdzieś tam jesteś szybszy, nie szybszy, czy masz zwolnione tempo, ale to jest taki implant, który rzeczywiście też wizualnie jakby zmienia trochę rozgrywkę, można się lepiej skradać. I kto o tym słyszał? No ty pierwsze słyszysz. No w sumie. Więc to tak, no, ale to oni tak mieli od premiery, nie? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o komunikację. Więc
No cóż, co zrobić? Dajcie znać, jeśli już. Bo on już wyszedł? Chyba już wyszedł, tak? Tak, się wydaje. Już są te wszystkie rzeczy. Czy już próbowaliście? Jak wam teraz się gra w Cyberpunka, jeśli w ogóle jeszcze go macie na swoich dyskach konsolowych czy też komputerowych? A my przejdziemy do ostatniego tematu. Porozmawiamy o tym Call of Duty. Jest teraz ten event, niestety nie za wiele widać ciekawych rzeczy, ale powiemy ale już o samym fakcie. Tak. No i stało się to, co było nieuniknione. Kolejne Call of Duty wychodzi w tym roku. Potwierdzono Call of Duty Vanguard, więc wszystkie przecieki, nawet ta taka główna grafika, to jest ta właśnie główna grafika. Tak. Teraz jak tu siedzimy, trwa cały czas ten głupi event w Warzone, który jest dosyć dziwny, bo jest połączeniem II wojny światowej z futurystyką i jakby strzela się do jakichś drugowojennych. Tak, i ogólnie to się niby teoretycznie miniganem ma zakończyć tym trailerem pełnym gry. Okay. Natomiast z Battle.netu już wyciekły screeny pierwsze i potwierdzenie na przykład, że oczywiście standardowo kampania, multiplayer i zombies. Tyle tylko, że w tym roku zombie robi inne studio, bo Treyarch będzie robić zombies, czyli deweloperzy ubiegłorocznej odsłony. Ci co wymyślili w ogóle. Tak, to też prawda, zajmują się zombiakami. Natomiast screeny, no kurczę, trudno powiedzieć, bo gra wygląda zawsze ładnie na screenach, ale wydaje mi się, że to jest silnik ten, który mieli w Modern Warfare, tak z wyglądu. Więc wygląda ładnie, z tego co widać właśnie na statycznych obrazeczkach. Najważniejsze chyba jest to, że w kampanii, bo tego chyba nie było już w przeciekach, że odwiedzimy praktycznie wszystkie możliwe fronty. Tak. Czyli będzie wschodni, Afryka, zachodni, będzie Japonia, Azja, tak jest, będzie Pacyfik. Europa. No, czyli tak więc całkiem sporo tego wszystkiego. Co jest bardzo fajne dla multiplayera przede wszystkim, bo będzie różnorodność map, więc mnie to bardzo cieszy. No i tak naprawdę tyle. No, drugowojenny Call of Duty, już o nim mówiliśmy wcześniej. Wiemy, że jakby każdy z tych obszarów to będzie oddzielna historia danej postaci, bo jakby w tym tak zwiastunie takim Battlefielda 1 tak, na przykład, nie? W tym zwiastunie CGI było jakby były pokazane twarze, które się układały z drutów kolczastych, z jakichś tam łusek i tak dalej. I na końcu było, że poznacie ich historię. No i każdy ten region to właśnie będzie oddzielna historia. Część już dziennikarzy chyba widziała tego Vanguarda, bo pojawiają informacje, że to wykorzystany pełny potencjał PlayStation 5. Obraz jest wyraźny nawet w misjach nocnych. To jest najładniejsze Call of Duty w II wojnie światowej. Co nie było coraz bardziej specyficznie będą mówić. Nie? To jest to najlepiej wyglądające Call of Duty, jakie wyjdzie w 2021 roku. Tak jest. Ale ja się bardzo cieszę. Że druga wojna, tak? Tak. Tak. No, to ostatnie Call of Duty, to drugowojenne było całkiem spoko. Mi się dobrze grało i trochę jednak mimo wszystko ciągle za dużo jest tych wszystkich gier, które stawiają na ten futuryzm. Ja wiem, że więcej można zrobić perków, jakichś ulepszeń i tak dalej. No, znaczy jeżeli nikt się tego nie współczesność ciągle nazywasz futuryzmem. No pewne rzeczy są albo futuryzmem, albo współczesne, ale masz dużo rzeczy jakby ulepszeń i tak dalej. Tutaj w sensie podczas II wojny światowej. Jeżeli myślisz, że zrobią drugowojenną grę bez dziwnych kosmicznych ulepszeń? W sensie będą w multiplayerze. Ale będą musieli się starać, żeby nie wsadzić ich wszędzie, bo ich też społeczność zje, że są niedokładnie. Już ich zjada społeczność, że w multiplayerze będą skiny jakieś dziwne, chyba kosmiczne. Się zaczyna właśnie, jak teraz rozmawiamy o tym, bo jest bardzo dużo samolotów teraz. Drugowojennych, tak, przylatują na mapę Warzone. Ale tak, data premiery też wyciekła, więc tak? Nie musimy czekać na oficjalny kiedy? Trailer. Nie wyciekło. Ktoś napisał, pewien serwis napisał, wyciekło i znamy datę premiery i nie ma w treści daty premiery. Aha, czyli po prostu a nie, się sorry, ustawi... przepraszam, 5 listopada. 5 listopada. No. Więc tydzień po Battlefieldzie chyba? Okej. Okay. 2042, więc ale okay. To też pamiętajmy, że to da trochę innego gracza może. W tym roku no przynajmniej, tak, bo Battlefield bez kampanii w tym fabularnej. Roku multiplayer to jest coś zupełnie innego w tych dwóch grach. To jest, tak. Jak chcesz fabularną kampanię, to kupujesz Call of Duty w tym roku, nie? Jeżeli chodzi o te shootery. Bo Battlefield nie będzie mieć kampanii oczywiście typowej. Mnie to trochę też boli a propos Battlefielda, że dają tam tych specjalistów, tak jak w Rainbow Six na przykład, czy w Black Opsie 4 to chyba było, bo wyobraźcie sobie, mamy na przykład specjalisty Irisha, tak? Który jest z Battlefielda 3 czy 4 postacią, no i co, będzie biegać sobie 20 takich samych postaci po mapie, bo w Rainbow Six na przykład masz tak, że jak wybierzesz specjalistę, to nikt inny jej nie wybierze, tak? No z kolei tak. W Black Ops 4 były tak małe drużyny, że to się aż tak nie rzucało w oczy, jak były dwie takie same postacie, nie? Więc to mnie trochę boli, że będzie takie dziwne.
Może w multi, ale no zobaczymy, poczekamy. I teraz właśnie tak, już leci, widzimy. Leci część jest CGI, ale chyba zaczynało się od na silniku gry. Tak to jest chyba Rosja? Tak to wygląda tak, przynajmniej? To jest Rosja, Ej, tak. Sledgehammer Games. Wow, tak. Samoloty lecą, wizualizujcie sobie teraz, jak opowiadamy. Tak, i lecą nadal nad jakimiś wyspami. Ale i nie ma to jak dobra oprawa CGI. Północna Afryka, proszę bardzo, jeżdżą na czołgach. Ale to, to już jest jakby z samej gry i wygląda... Fajnie. Właśnie wydaje mi się, że... Wschodni front, ciekawe. Może Polska będzie, może Polska. Nie no, Stalingrad to ma być, nie te rzeczy, bo wydaje mi się, że oni chcą zrobić taki best of po prostu. Okay. Pamiętacie te wszystkie super misje, które mieliśmy w tych grach Call of Duty z tam tych pierwszych częściach? To zrobimy to wszystko to samo od nowa, nie? Więc no, w sumie Battlefield 5 nie był taki, jeżeli chodzi o drugą wojnę, byłby też jakieś bardziej tam poboczne rzeczy były w nim. A te największe bitwy tu wygląda na to, że będą. Także... Nie, tu zdecydowanie to jest ten nowy silnik, bo to wygląda... Właśnie trudno powiedzieć, dopóki nie zobaczymy czystego gameplayu, bo Cold War też wyglądało ładnie na trailerze pierwszym, pamiętam. Więc trudno powiedzieć. Aczkolwiek no, to miałoby sens, bo wydaje mi się, że Cold War miało ten poprzedni silnik tylko dlatego, że coś tam było nie tak z developmentem i szybko musieli zrobić grę po prostu. Więc no, zobaczymy. Na pewno mi się tam bardziej... Tam wywalili chyba jedno studio, pamiętasz? To tutaj, nie, właśnie przełożyli, nie wywalili. Tylko Sledgehammer miało w zeszłym roku robić, a teraz robi. Więc może potrzebowali więcej czasu, żeby... Rowerka? No nie, potrzebowali więcej czasu, żeby właśnie ogarnąć silnik ten. O, może. Jest nawet bomba atomowa, więc proszę bardzo. Nie, nie wiem, czy to była atomówka. To była atomówka. Nie sądzę. Małe myśliwce nie przynoszą te młyny i będą wybuchy. I będzie bardzo epicko i będziemy jeździć na pociągu, w pociągu. Tak. No ogólnie rzecz biorąc, kampania będzie super wybuchowa, wiadomo. No wygląda jak Michael Bay, nie? Tak. Cały tak. Więc w sumie, bo kampania w Cold War nie była aż taka... epicka, wybuchowa, nie? I wojenna, że tak nie, powiem. Nie, ona była skrytobójcza bardziej, taka więc, trochę z jajem. Więc trochę. Jeżeli lubicie kampanię w kodach, to będzie taka odmiana w tym taka roku. Taka klasyka, bym powiedział. Powrót do korzeni tych pierwszych Call of Duty, gdzie tam faktycznie wygląda to ustawione. Wygląda z kolei jak ten, jak z Medal of Honor Airborne, to Descent w nocy. O, Vanguard i coś pokażą na koniec? Ja właśnie widzę tę twoją atomówkę. November i to nie jest 5, atomówka. Czyli, no to nie jest atomówka. Czyli open beta. Open beta, tak, podobno ma być też alfa już niedługo, tylko to pewnie będzie jakiś tam... No właśnie, teraz pokazują skina jakiś, nie mogę na to patrzeć. Thompsona. No fajnie. Nieważne. No, w każdym razie... Ja akurat skończył się jesteśmy na świeżo, wy też teraz możecie już obejrzeć sobie ten trailer, więc dajcie znać, jak wam się podoba ten drugowojenny Call of Duty. A my teraz przechodzimy do komentarzy spod poprzedniego odcinka. Poprzedni odcinek, Pawle, brzmiał GTA 3 Remake, Dead Space uproszczony i dla ciebie. Bethesda robi studio do kotletów. To dobrze. To za studio do kotletów? Opowiesz mi tak szybko? W skrócie? Nie, no po prostu stworzą studio, które będzie odpowiedzialne za robienie kotletów, czyli na przykład pewnie odtworzą Obliviona albo Morrowinda na jakimś nowym silniku, ale tak naprawdę no, więc dużo spekulowaliśmy. Pytanie odcinka brzmiało, jakie remastery właśnie i remake'i chcielibyście zobaczyć od Bethesdy i Rockstara, bo Rockstar też jak pojawiły się te plotki. I Son Goku napisał, osobiście to chyba w sumie tylko Red Dead Redemption, bo tak. Nie wiem, czy Red Dead potrzebuje takiego remake'a w sumie. No wiesz, jest odświeżona oficjalnie wersja Red Dead na PS5? No jest. Na wszystkie konsole? 4. Ale taka oficjalnie, ale tak na PS5 nie ma jeszcze, nie? Nie. No to może tak, plus na PC-cie wyjdzie. No, to by był mokry sen PC-towców. A mogliby to zrobić, znaczy wiadomo, że to jest duży nakład, bo to jakby remake, a nie remaster, to jest gigantyczny nakład pieniędzy w porównaniu z remasterkiem, który się tam robi na boku, właśnie daje się takiemu kotletowemu studiu i gdzieś tam się zarabia tylko na tym. Ale gdyby już się podjęli tego, no to remake w ramach tego silnika Red Dead 2. Mógłby być. Mark 13. No ja to wszystko bym chciał zobaczyć, tylko się da, łącznie z GTA 5 oraz pierwsze Red Dead Redemption, chociaż słyszałem, że te powstaje, ale nie wiem, czy to prawda, bo czytałem kiedyś wywiad z deweloperem, który robił tę grę i mówił, że ta gra była zrobiona z kilku wersji silnika i w ogóle cudem było, że działała na konsolę, dlatego też nie można jej zremasterować. Myślę, trochę przesadzone, a do Bethesdy to poproszę każdego Fallouta do 4, bo ten dalej wygląda dobrze i Elder Scrolls do Skyrima. Ja jestem wielkim fanem remasterów i remake'ów starych gier. PS. Tak, panie Fidut, Call of Duty Ghost to również wysoka jakość, nieosiągalna dla większości FPS-ów na rynku. Nigdy nie rozumiałem, czemu ludzie narzekają na tę część. No i ja też nadal nie rozumiem. A to by się podobał Ghost, Paweł? Tak, Ghost miał super kampanię. W sieci i takie, bo to już trochę się rozmywało, bo to były te czasy, że oni tam
naprawdę robili bardzo podobne gry. A potem rok później chyba, czy jakoś tak, Advanced Warfare wyszło? I to był jednak gigantyczny skok jakościowy, ale zanim zagrałem w Advanced Warfare, to jak najbardziej Ghost było dla mnie spoko. Tym bardziej, że to była gra taka na obie konsole, bo i na PS3 i PS4 było gra. To była, fabularnie to była ta odsłona, co była, co oni zrzucali te, No nie wiem. Kije, pałki, takie metalowe, co się, jak się na to mówi? Nie wiem. Rod po angielsku. No, w każdym razie strzelali z satelity metalowymi takimi prętami. I one wywoływały tam w ogóle, wiesz, jak bomba taka gigantyczna, jakieś trzęsienia ziemi, wybuchy i tak dalej. To chyba to, tak? Tak mi się wydaje. I tam był nawet cliffhanger. Ja pamiętam, że to była jedna z tych w sumie, powiedzmy, kampanii kodów, że ja naprawdę chciałem zobaczyć, co się dalej stanie i nigdy się nie dowiedziałem. Absertos Medea. Morrowinda, Vice City najlepiej w zestawie z Vice City Stories, Midnight Club. No wiemy teraz, że to raczej GTA 3, Vice City i San Andreas będzie remake'owane, tak więc część swoich jakby próśb zostało wysłuchane. Mackal 83. Remake Morrowinda i GTA Vice City. Zdecydowanie jednak wolałbym zobaczyć nowe tytuły. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak uwielbiają Morrowinda. Chyba ja za późno zacząłem grać, próbowałem chyba w 2007 bo albo 2006 roku Morrowinda i to, ta gra była tak bardzo obrzydliwa. Ona była bardziej... I wyszła w podobnym czasie co Gothic. I Gothic był przepaścią. Nie był przepaścią. Wyobraź sobie, że GTA 3 wychodziło tego samego roku co Morrowind i pomyśl sobie, jak wygląda Morrowind. Ale co z tego? GTA 3 wychodziło na chwilę wcześniej. Ale Morrowind wygląda jak gra z lat 90. Taka poskładana jeszcze w sensie z takim vibem Wolfensteina, tych takich paneli. Gówno prawda, dookoła. Ale pamiętaj, że to musiało działać też na tym Xboxiku, który też nie był Xbox był potężny. Chodził. Ale wiesz co, powiem tak, ta gra wygląda dużo lepiej niż zapamiętałeś, chociaż na pewno jak nie masz do niej nostalgii, to nie wygląda tak dobrze. I ona na pewno to jest jedna z tych gier, które mega zyskują na modach, bo parę efektów graficznych odblokujesz i nagle panie. Nawet i to nie mówię o takich modach, wiesz, że zmieniasz rozgrywkę, tylko bylebyś widział, nie, co się przed tobą dzieje, a nie żeby pół metra od ciebie zaczyna się mgła i już nic nie widać. Ludzie to kochają, bo to było, wiesz, ta gra była... Wiesz, jak w Skyrimie teoretycznie masz wolność pewną, nie, że możesz robić ten... Gówno prawda, w Morrowindzie miałeś wolność, nie, tam robiłeś dosłownie co chciałeś, budowałeś postać tak jak chciałeś, zaklęcie sobie mogłeś tworzyć, co było super mechaniką. I ja coś czuję, że Bethesda to wprowadzi w Elder Scrolls 6, bo to było takie jakby crafting zaklęć, że miałeś, wiesz, konkretne elementy, że no tutaj jakieś uderzenie, czy pocisk, czy cokolwiek, mieszałeś to z efektem, mieszałeś to jeszcze jakoś i to ci wychodziło, tak jak w na przykład, wiesz, w tych Skyrimach i tak dalej, tam robisz sobie te eliksiry, nie, i też mogą ci różne wychodzić, to mniej więcej tak działały zaklęcia. I biorąc pod uwagę, że oni bardzo ten crafting w Falloutie 4 i Falloutie 76 polubili, to obstawiałbym, że właśnie w Elder Scrolls 6 wróci parę elementów z tego Morrowinda. No ale ludzie to kochają, bo no to była gra bardzo dająca swobodę. Plus dla nich to jest jak Gothic właśnie dokładnie, bo to jest jeden z pierwszych takich dużych trójwymiarowych RPGów. A do tego był napisany znacznie lepiej niż Gothic, który był napisany okropnie i miał straszny voice acting. Tam nie było w Morrowindzie. No nie było, tam niektóre postaci chyba mają. Niektóre, tylko miały ściany tekstu. Tak, i to był... Wszystko jest szare dookoła, masz wszędzie błyską mgłę, przez co nie widzisz jest nic. Jest szare, ale to jest świadomy wybór i to jest bardzo dobry wybór, bo jakby to było ryzyko. Zamiast zrobić kolejną, wiesz, krainę, o patrz, roślinki, zwierzęta, drzewka, puszcze, to zrobili taką dziwną, obcą krainę, gdzie masz grzyby wielkie rosnące i tak dalej, jakby, to wiesz, to nie jest najładniejsze wizualnie, ale to jest przynajmniej interesujące, to nie jest taki kopiuj wklej z typowego fantasy. No, i to uratowało Bethesda, bo Bethesda ogólnie zbankrutowała tuż przed tym, a i ta gra była tak jakby takim odbiciem się, powrotem, aha, nie? Okay. Dobra, ale nie róbmy z tego podcastu o Morrowindzie. Lukas Bykowski. Ja dałbym każde pieniądze za remake, albo chociaż i zwykły remaster GTA 4. Dla mnie ta gra jest najlepszą z serii Grand Theft Auto. Fabułę, postacie, fizyka, interakcje z otoczeniem, klimat. Dla mnie to są atuty tej gry i nie rozumiem, dlaczego Rockstar całkowicie olewa tę grę. Nie zrobili nawet nic na 10. rocznicę 2 lata temu. Zachowują się tak, jakby tej gry nie było.
Nie wiem, może mają jakiś taki dziwny kompleks, ale faktycznie, jeśli chodzi o fizykę, no dużo lepsza niż GTA 5. Miała więcej w ogóle systemów, tak? Jak Cyberpunk jest nabijany, że w sensie zobacz, jakie rzeczy w GTA 5 możesz zrobić i się nabijają z Cyberpunka, to równie dobrze w drugą stronę to idzie, gdzie w GTA 4 mogłeś, nie wiem, strzelić w odpowiedni element karoserii i lała się jakby benzyna i tak dalej. I było tych systemów dużo, dużo więcej. To jest kazus Far Cry 2. Taka jest jak Far Cry 2. Pod tym względem. Ja ogólnie GTA 4 się zgadzam, że to jest najlepsza historia, wiesz, to jest to chyba najlepsze GTA. Postacie, klimat, no. Natomiast dla mnie też. Jeżeli chodzi o właśnie te techniczne sprawy, to było nie do utrzymania. Jakby mając taką grę, nie da się zrobić GTA Online, bo za dużo fizycznych elementów za i tak dużo dalej. Systemów właśnie. Tak. No. Ta gra chodziła jak gówno najgorsze na PC-cie. I na konsolach też. Nie dało się w to grać. Na konsolach też właśnie beznadziejnie chodziło. Far Cry 2, proszę, to samo. Problemy z performancem też w osobie radio. Cyberpunk, a potem dużo masz... systemów. Wszystko się łączy w jedną całość. Ale nie, potem jakby zarówno Far Cry 2, jak i właśnie GTA 4 to są przykłady tego, że deweloperzy nauczyli się oszczędzać się troszeczkę. W sensie każdy, bo tak jakby ludzie czasami mówią, o, patrzcie, macie ten wielki, jest ten CD Projekt, czy jest to współczesny Rockstar i tak dalej, mają takie budżety, a nie są w stanie nawet zrobić tego, co zrobione było, wiesz, w 2005 roku, czy coś, w tym wypadku 2008. Ale to nie jest tak, że ci deweloperzy nie potrafią tych systemów zrobić, to raczej chodzi właśnie o to, że oni potrafią już wybierać między posiadaniem takiego systemu, a faktycznie tym, żeby ta gra była grywalna, żeby ona działała, żeby ona się nie rozsypywała jak domek z kart, kiedy jest problem. Chociaż faktycznie przy tych nowych konsolach może już mamy na tyle tej mocy, że takie GTA 4 by poszło fajnie. Red Dead, nie? Red Dead jakby technologicznie też jest sporo, to jest krok nad GTA 5 na pewno. Więc przy czym tam też nie ma tylu ruchomych elementów, tak? Nie ma samochodów. No tak, tam wszystko dzieje się dużo wolniej. Dokładnie, więc no to wszystko myślę, że zależy od skali. Ale na pewno to jest prawda, nie? Że człowiek jak gra w takie gry, właśnie jak GTA 4, gdzie jest tyle takich imponujących małych rzeczy, to ma się takie coś takie, o kurde, no takie technology, tak? Nie, no bo to zawsze te detale robią ci najlepsze wrażenie. Szklana 147, 33 minuta, to jakiś żart, którego nie czaję. Max 3 był fatalną grą z silnikiem wołającym o pomstę do nieba. Nie grałem na PC-cie, grałem na konsoli, chyba jak dobrze pamiętam. Nie miałem żadnych problemów z tą grą, albo przynajmniej nie zapamiętałem ich, więc nadal myślę, że Max Payne 3 jako inna gra z serii od tego studia jest świetnym tytułem z tej nowożytnej historii obok Red Dead Redemption, jak i GTA, więc wydaje mi się, że ten silnik nie potrzebuje poprawy, tam można by tylko poprawić, jakiś bajerów dodać i fajnie by się do tej pory to utrzymało. Shogun Nowak, z tym poziomem trudności w Ascent to Mateusz i Paweł. Dobrze mówiliście w poprzednim odcinku. Opcja zmiany poziomu pojawiła się dopiero kilka dni temu przy aktualizacji. Na PC chyba to było 12,5 GB. Skorzystałem z przejścia na Easy dopiero przed finałową walką, a mimo to i tak grę nie ukończyłem. Tytuł jest... jednak super, czegoś takiego właśnie mi się chciało. Pozdrawiam. Zgadzam się, fajnie się w to gra bardzo. Pierwsza osoba, która prawie skończyła Ascent i jest nadal zadowolona. Tak więc, nie wiem, może lubisz wyzwania, albo jesteś masochistą, albo... No, to nie, nie wiem. Jest takie niegrywalnie trudne. Nie jest niegrywalnie, ale taki trochę flaki z olejem. Fajne i oprawie. Się. Ale na pewno jest... Ta gra ma swoje problemy, ale ogólnie jakby... Ja doceniam bardzo, jak ona jest skrojona, bo tutaj przynajmniej nie mam czegoś takiego, że mam jakąś niepewność, czy na przykład źle mi idzie, bo słaby build zrobiłem, czy coś. Taka jest akurat dosyć prostolinijna pod tym względem. Broni masz jakiś tam ograniczony zasób, nawet jeżeli jest ich dużo, to jakby nie masz, wiesz, nie masz... ta broń ma plus 2% do uderzenia, ale ta następna ma 2,17. Wiesz, o co chodzi. A w wielu takich grach jest właśnie pokusa, żeby tak robić, nie? I to mnie zawsze odrzuca w tych klonach Diablo, w run and gunach i tak dalej. Po prostu jestem fanem. Jak widać. I a propos Ascent, ostatni komentarz. Nocny. No szarpie jak na PC, to jest chore na konsoli. To przez to, że robione są gry równocześnie na PC i konsole. Powinno być na Xboxa, a potem niech sobie porta robią na PC. Pierwszy raz poczułem
na konsoli, jakbym grał na PC. Tak samo okienka dialogowe w grze mają krzyżyki na górze po prawej stronie do klikania myszką, żeby zamknąć. Dlaczego i po co? Powinno być tylko B zamiast krzyżyka, przyciska odpada. Tak jak w Ratchecie jest okno dialogowe zamykane kółkiem, nie ma krzyżyka, bo tam, bo to nie port PC, tylko konsolowy. Podziękować Nadeli i Spencerowi. Dalej ich wszyscy wspierajcie. Coraz gorszy syf na konsoli. Ach, te czasy Xbox 360. I tym gorzkim akcentem będziemy kończyć 461 odcinek GM+. Razem z wami był Mateusz Zdanowicz, który już opuścił to studio, Mateusz Widut i Paweł Stachyra. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.